Kiedy pan pomyślał, że lutek z Połonin to fantastyczny materiał na film dokumentalny? Jak do pana trafiła ta historia? Tak, no właśnie nie pomyślałem, tak. Po prostu zostaliśmy 2 lata temu zaproszeni na przegląd filmów górskich do Ustrzyk Dolnych. No i tam gdzieś po już projekcji naszego filmu jakaś nawiązała się rozmowa i tam Bartek Machowski i Witek Tomaka, dzięki nim ten film powstaje, mówią, no jest tu taki gość, o którym mógłbyś zrobić film, prawda? I od tego się zaczęło. Chciałam, żebyśmy troszeczkę powspominali. Ten pierwszy raz, kiedy zobaczył pan Bieszczady, to było zauroczenie, miłość od pierwszego wejrzenia, czy nie? Oho, to daleko się cofniemy. Był 59 rok. Ja pracowałem w kopalni Prezydent i później czytam informacje w Dzienniku Wieczornym. Taka gazetka po południu wychodziła. I patrzę, Bieszczady, kraina lasu, grzybów i same dobra natury tam pokazane. Mówię, trzeba będzie pojechać w te Bieszczady, zobaczyć. Mówię, co za problem. Siadamy i jedziemy w kierunku na Rzeszów. I tak dojechałem do Sanoka. No i poszedłem się zorientować, co mówi w Cisnej jest akurat baza. Nasza baza. I to do Cisnej dojechałem. W 50 którymś roku schronisko zostało wybudowane i stało do 62 roku, jak ja tam się wprowadziłem. To był obiekt taki wojskowy. Było 8 takich obiektów posadzonych tu na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. I tam już zostałem, bo to było pusto, opuszczone to schronisko, a ja już mogłem sobie dalej te jagory zbierać i już miałem bazę taką. I tak została aż do dzisiaj. Tam jeszcze jestem związany z tym schroniskiem. Chociaż teraz już nie ma, bo już przyszła klęska i park, Bieszczadzki Park, siłą uporczywych ludzi rozebrali to. Nie ma już tego schroniska, dziura tylko została. Nie wiemy, co tam powstanie. Za co pan sobie ukochał tak te Połoniny? My są piękne. Ja na przykład lubię takie, lubiłem zawsze trudne sprawy. Jak przyszła zima, znaczy zima, czy burza jak przyszła, to siadałem na konia, gdzie nie powinienem tego robić. Ale ja jak na złość musiałem wskoczyć na konia i przemierzałem te Połoniny. Goniłem, hasałem, koń się przeleciał, ja się przeleciałem jakoś. Tak lubiłem to, korzystać z tego, co mamy, bo są rzeczywiście piękne te Połoniny, ładnie tak. Od 2 lat powstaje dokument na pana temat. Jak się pan czuje na planie filmowym? Nie wiem, ale tak jakoś normalnie, ja to z życia opowiadam. Nieraz nie mam w ogóle problemu, bo to przeżyłem, to przerzuciłem to wszystko i łatwiej mi się o tym opowiada. Kiedy rozpoczęliście zdjęcia? Jak długo one potrwają? No, zdjęcia rozpoczęli, film robimy już 2 lata, prawda, także jest trochę, to jest jakiś tam dość duży okres czasu, chociaż wydaje mi się w tej chwili, że to jest taki minimalny okres, bo jednak nasze takie wtedy wyobrażenie o tym filmie, jak to ma wyglądać, to co było 2 lata temu, rok temu, to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jaka teraz jest. Jak teraz to widzimy, jak chcemy teraz to pokazać. Także na pewno w dokumencie takim, jeśli ma być to rzetelny, dobry dokument, to ten czas musi minąć. To musi być cały czas kontakt, to musimy
cały czas kręcić i to jest chyba bardzo ważne. No tutaj mam nadzieję, prawda, że jednak zostanie kawał historii przez nas pokazanych i przynajmniej to będzie, prawda, bo chatki już nie ma, a my ją mamy na filmie i mamy niesamowite wspomnienia z nią, niesamowite opowieści związanych z nią. Mamy pokazane życie jeszcze, jak tam wyglądało, bo spaliśmy tam, kręciliśmy w nocy, w dzień. Mamy to właśnie takie prawdziwe życie w chatce jeszcze sfilmowane. Ale też mamy zdjęcia, jak burzą chatkę, prawda? A kiedy będzie premiera? Dużo wam jeszcze pracy zostało? No kończymy w tej chwili praktycznie już wszystkie zdjęcia. Jeszcze nam zostały tam tylko dwie sceny fabularyzowane i dopiąć animację. No i wiadomo, cała zima teraz, żeby to wybrać, ten materiał, zająć się montażem, ale chcemy w przyszłym roku, ja sobie nie wyobrażam, żeby ten film nie powstał w przyszłym roku, gdzieś tam w połowie, prawda, to tak zakładamy, że może się uda.